Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich miłych miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl w ten wieczny dzionek. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować dla mnie coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Jest to sprzęt marki Bang & Olufsen. Model Overture 2636. Dla mnie firma ta była zawsze bardzo, bardzo wyjątkowa. To byli wizjonerzy. Ludzie, którzy widzieli ten świat jakby troszkę chyba innymi oczyma, bo naprawdę ich sprzęt był zawsze bardzo, bardzo wyjątkowy. Oczywiście należał do sprzętu bardzo, bardzo drogiego, droższego niż wszystkie inne nam znane marki, które były na codziennym rynku. Był to sprzęt bardzo, bardzo niszowy, przez co rzadko można go spotkać u kogoś w domu i pooglądać z bliska. Więc prezentujemy go, gdyż był to sprzęt, jakby to powiedzieć, zawsze moich marzeń, zawsze poza naszym zasięgiem, a ze względu na to, że no niestety jest już teraz sprzęt również wiekowy, aczkolwiek wykraczający poza swoje czasy nadal i prezentujący się fantastycznie, no to jest teraz, jakby to powiedzieć, w naszym zasięgu. Są to koszty kilkuset złotych, a nie kilku tysięcy euro, czy powiedzmy marek lub funtów w tamtych czasach. Jest to sprzęt z lat 90., z początku lat 90. Jeżeli przypatrzymy się mu z bliska, samym wyglądem zaskakuje, a funkcjonalność jego jest jeszcze bardziej fascynująca. Wystarczyło przesunąć ręką w pobliżu urządzenia i rozsuwały się drzwiczki, gdzie można było, że tak powiem, zacząć korzystać z tego urządzenia. Poczekamy chwileczkę może. O, jeżeli nic nie chcieliśmy, że tak powiem, włączyć, samo się zamykało i wyłączało. Do dnia dzisiejszego jest mało producentów, którzy tak daleko by się posunęli w tej technologii, ażeby zrobić coś tak ładnie i tak płynnie działającego. A teraz zaprezentujemy jego funkcjonalność. Mamy tutaj radyjko i bardzo, bardzo mały wyświetlacz, który nie był może zbyt imponujący, gdy wyświetlał faktycznie tylko podstawowe informacje, czyli radio, jego zakresy, ewentualnie poziom głośności, w przypadku płyt CD oczywiście, który to utwór i tak dalej, jak również magnetofon, który jest tutaj również wbudowany i posiada funkcję autorewersu. O, właśnie tak to działa, autorewers. Możemy sobie tutaj przełączyć. Dolby również podstawowe tylko, ale jest. To wszystko wyświetla nam się tutaj właśnie na tym małym wyświetlaczu. Takie podstawowe informacje, jeżeli sprzęt stoi gdzieś wyżej, tak jak w naszym przypadku, to praktycznie tego wyświetlacza w ogóle nie widać. Do tego był taki pięknie dopasowany stolik, na którym ten sprzęt stał na wysokości oczu i faktycznie prezentował się wspaniale i wtedy można było z tego wyświetlacza korzystać. Mamy tutaj oczywiście do niego pilota. Bang & Olufsen robił różnego rodzaju piloty. To jest jeden z nich. No, jest to jakby bolączka tego sprzętu, gdyż te piloty były bardzo trudne w obsłudze, programowalne. Ale no, trzeba było naprawdę się niemało namęczyć, żeby ten sprzęt dobrze zaprogramować samemu. To jest tutaj nowsza wersja, BO5. Tutaj mamy oczywiście również zaprogramowane to urządzenie. Możemy to obsługiwać. Co ciekawe, ten pilot jest już pilotem dotykowym, choć jest też już starszy, zanim jakiekolwiek inne firmy zaczęły wprowadzać tego typu sprzęt, tutaj był już w Bang & Olufsenie dotykowy. Jest to proste rozwiązanie, gdyż faktycznie trzeba tutaj naciskać, żeby to zadziałało, ale faktycznie to działa. Oraz najstarszy pilot, jaki my posiadamy, Bang & Olufsena, proszę bardzo, ten pilot ma taką funkcję, że w momencie, jak się go położy na płask, to się podnosi. On steruje zupełnie inny tutaj rodzaj sprzętu, który posiadamy, ale ze względu na to, że aktualny przez nas prezentowany nie jest podłączony do kolumn,
załączymy muzykę właśnie na tym drugim sprzęcie. O właśnie. A tutaj pozwolimy sobie zaprezentować, jakby to wyglądało tutaj. W taki właśnie sposób montujemy płytkę, zamykamy i start. Tak działał Bang & Olufsen. I co ciekawe, ten sprzęt, który tutaj prezentujemy, ma możliwość podłączenia kolumn, które zabudowujemy jakby do tego egzemplarza. One stoją obok. Z tyłu są wejścia, może je pokażemy króciutko. Za chwilkę. I można tam te kolumny wpiąć i one są troszeczkę rozsuwane, można odsunąć trochę dalej lub zbliżyć i wtedy ten sprzęt działa bezpośrednio z tymi kolumnkami. Do tego oczywiście można było zakupić kolumny wolno stojące. My mamy dwa rodzaje, właśnie pęty jedynki, które stoją tam, na których zresztą na głośnikach widać w tej chwili, że utwór jest leci z płyty CD i poziom głośności jest na poziomie 20. Bang & Olufsen robił właśnie tego rodzaju takie ciekawostki, że kolumny były nie tylko do odtwarzania dźwięku, ale również przekazywały pewne informacje, jak również zawsze są aktywne. Czyli musimy je podpiąć pod 220 V i wówczas jakby powiedzmy moc znamionowa tego sprzętu, czyli jego wydajność jest uzależniona od tego, jakie kolumny do tego dokupimy. Możemy dokupić mniejsze lub większe. Kolumny do Bang & Olufsena też oczywiście temat jest bardzo, bardzo kontrowersyjny. Jest bardzo wiele osób, które uważają, że o, Bang & Olufsen to nic ciekawego nie było. Było bardzo drogie i przereklamowane. Moje zdanie jest zupełnie inne. Ten sprzęt jest fantastyczny. Mamy go tutaj w muzeum. Mamy jak go porównać z innymi sprzętami i szczerze przyznaję, ten sprzęt jest fenomenalny. Oczywiście serwisowanie go nie jest ani proste, ani tanie. Gdyż, no niestety są to sprzęty skomplikowane, więc rozbiórka ich, ewentualna wymiana elementów jest związana, no trzeba przyznać, no ze znajomością urządzeń i trzeba to dość mocno rozbierać na części pierwsze. Na szczęście w internecie mamy dużo schematów, dużo pomocy technicznej, gdzie można ten sprzęt faktycznie rozebrać w drobny, że tak powiem, mak i poskładać ponownie. Tak jak na przykład w tym pilocie tutaj, w momencie kiedy go zakupiliśmy, nie działał wyświetlacz. To jest również wyświetlacz dotykowy. Możemy tutaj dotykiem, proszę bardzo, sterować. Ten sprzęt, mimo że jest z lat 80., jest już dotykowy. I tutaj nie działał właśnie ten wyświetlacz, samo podświetlanie. Tam jest bardzo wysokie napięcie, kilku tysięcy volt, które obsługuje to na starym takim systemie, ale dzięki internetowi udało nam się zakupić części, które są nadal dostępne do tego za 20 zł i po, no trzeba przyznać, że wymiana nie była prosta, ale dzięki pomocom internetowym udało się to naprawić i sprzęt wyświetla w tej chwili bardzo ładnie. Cóż można o tej wieży powiedzieć więcej? Jeżeli teraz może zatrzymamy sobie tamten sprzęt. O, ten pilot obsługuje wszystkie wieże Bang & Olufsena, czyli od dnia, jakby to powiedzieć, od momentu wypuszczenia tego pilota na rynek, wszystkie poprzednie modele tej firmy można tutaj zaprogramować, podłączyć pod komputer, oczywiście jeszcze na XP-ku musi być, jest programik do tego, możemy tutaj dodawać zarówno telewizory, jak i wieże, magnetowidy, wszystkie te sprzęty, które ta firma produkowała, można było tutaj właśnie wgrać i obsługiwać. Jest to trudna opcja, znaczy może inaczej powiem, może nie tyle trudne, co mało intuicyjne i nie zawsze działa tak, jakby się chciało, ale po wielu próbach najczęściej można to w jakiś sposób ze sobą zgrać.
Wracając do naszej wieżyczki, sprzęt jest stosunkowo ciężki. Jest naprawdę solidnie zbudowany. Drzwiczki rozsuwane, jest to w zasadzie prosta konstrukcja na linkach. I czasami właśnie te linki ulegają uszkodzeniu, dlatego trzeba bardzo uważać, żeby nie stawiać nic z boku, obok tego sprzętu, a żeby nie uszkodzić tego w momencie, jak to się rozsuwa lub zamyka. Zaprezentuję może jeszcze raz tutaj właśnie sposób montowania płyty, znaczy zakładania płyty CD. Jest to fenomenalne rozwiązanie. W latach 90., jak jeszcze byłem bardzo młody, to potrafiłem za granicą przystanąć sobie przy sklepie Bang & Olufsena i popatrzeć na ten sprzęt, właśnie wtedy wchodził na rynek, i pomarzyć sobie, ażeby kiedyś coś takiego mieć u siebie. No było to wtedy całkowicie poza zasięgiem. Nie było to możliwe, żeby wtedy to zakupić, bo był to sprzęt naprawdę bardzo drogi. Dzisiaj jest dużo tego sprzętu dostępnego. Zachęcam każdego, naprawdę zachęcam, ażeby ten sprzęt docenić, żeby go kupić i się nim cieszyć, bo on naprawdę bardzo, bardzo pięknie gra. Ze wszystkich sprzętów, które posiadamy, ten jest dla mnie, jeżeli chodzi o odsłuch, bardzo wyjątkowy. Oczywiście może nie gra to aż tak bardzo głośno, jakby to można było powiedzieć, że niektórzy lubią, tak jakby powiedzieć, na naszych altusach rozkręcić coś na maksa. Ten sprzęt ma pewne swoje ograniczenia, ale za to do samego końca, że tak powiem, naprawdę gra bardzo ładnie, czysto. Nie ma tu korektorów. Jedyne co, to jest kontur, który można włączyć, wyłączyć, i to jest w zasadzie, no i oczywiście tony wysokie i niskie, i to jest w zasadzie cała regulacja. Oni nie robili tutaj typowych korektorów graficznych, które można było ewentualnie dokupić, czy gdzieś podpiąć, ażeby ten dźwięk modulować jeszcze bardziej. Tego nie praktykowali. Ale naprawdę dźwięk jest tak zestrojony z ich kolumnami, że naprawdę warto tego sobie posłuchać, warto to włączyć. No cóż, pasma przenoszenia tutaj nie są jakieś fenomenalne. Od 30 do 20 tysięcy, magnetofon do 16 tysięcy. Nie jest to być może faktycznie pod tym względem jakieś największe wow, że można powiedzieć, że wysilili się ponad miarę pod tym względem, ale mimo wszystko jakość dźwięku jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Wieczorem, czyli przy zgaszonym świetle, gdzie te lampki tutaj umieszczone z boku bardzo ładnie wizualnie oświetlają ten sprzęt, i w momencie, kiedy się te drzwiczki przymkną, to również to światełko lekko przygasa. Jest to naprawdę bardzo ciekawie rozwiązane, także dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie naszego kanału. I przy tym właśnie ściemnionym klimacie żegnamy się z Państwem i zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. Dziękujemy, do zobaczenia.